Oczywiście o Trumpie za chwilę i o Stanach Zjednoczonych będziemy rozmawiać, ale Pana krótka recenzja tego, co w Sejmie wczoraj się zdarzyło, expose premiera Mateusza Morawieckiego. Podobało mi się w sferze symbolicznej, że premier wspomniał o tym, że powinniśmy unikać prostej drogi do socjalizmu, jak i neoliberalizmu. Neoliberalizm to jest ten nurt, który drenował państwo polskie w latach 90 neoliberalizm wywodzi się z pewnej grupy dogmatycznej, żeby nie powiedzieć sekciarskiej, która wierzy to, że w instytucje globalne są w stanie odpowiedzieć na wszelkie bolączki każdego społeczeństwa, nie, dostos nie dostosowując poszczególnych rozwiązań do indywidualnych potrzeb poszczególnych krajów. Podobało mi się w sferze symbolicznej odwołanie do, do Stoczni Gdyńskiej, która była przykładem takiej niezłomnej postawy względem komunistów. Chodzi o osoby także Andrzeja Kołodzieja, który wykazał się jako sprawny przywódca ówczesnego strajku w Stoczni. No i nie było odwołań do liderów, których, których musimy dopiero zweryfikować, takich jak Henryka Krzywono, no, czy Lech Wałęsa. Podobała mi się mowa o złotym środku i generalnie liczę na dobrą i owocną współpracę obydwu kancelarii prezydenckiej i premiera w kwestii polityki zagranicznej. Mam nadzieję, że wreszcie powstanie jakaś osłona dla przemian, które zachodzą obecnie w kraju. Pojawił się wątek polityki zagranicznej w expose, zdanie wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi musimy prowadzić politykę w Europie Środkowej i Wschodniej. Opozycja powiedziała jak to wspólnie, nie jesteśmy jeszcze pięćdziesiątym którymś tam stanem amerykańskim, wspólnie z Donaldem Trumpem. No, wspólnie z ad amerykańską administracją. Amerykańska administracja to troszeczkę więcej niż Donald Trump. Donald Trump sprawuje kilka funkcji w systemie politycznym w Stanach Zjednoczonych. Jest głową państwa, jest premierem, jest szefem partii politycznej. Yy, także yy, premierowi na pewno chodziło o to, żebyśmy yy, wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi koordynowali naszą politykę zagraniczną, na przykład w odwołaniu, w odniesieniu do, do, do tego, co się dzieje na Ukrainie czy w Rosji. A w takim razie już patrząc na politykę amerykańską, ale jeszcze tą wersję taką skierowaną mm -hmm. do Polski Departament Stanu ktoś w departamencie Stanu wydał oświadczenie na mm -hmm. temat kary nałożonej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na telewizję mm -hmm. TVN i z, z tym pokazaniem, że może tu chodzi o wolność słowa w Polsce. Kto w departamencie Stanu decyduje o takich komunikatach? Drobni urzędnicy nie przejmowałbym się tym komunikatem. A czy amerykański Departament? Stanu kiedyś przeszedł do porządku dziennego nad tym, co Putin zrobił z rosyjskimi mediami, mediami niezależnymi, takimi jak NTV. Przeszedł do porządku dziennego nad tym, co zrobił Saakaszwili w 2007-2008 roku z mediami gruzińskimi, wzorując się na Putinie, bo państwo mogą nie pamiętać, że swego czasu Putin pogniewał się z poprzednikiem Saakaszwilego, czyli Szewardnadze i postawił na Saakaszwilego, a Saakaszwili się uznał uczniem Putina. No więc proszę nie zwracać, nie zwracać na to większej uwagi, tak jak powiedziałem, Trudno powiedzieć, że jest jednotorowa polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, jest wiele ośrodków. Tutaj jeden z ośrodków w ośrodku Departamentu Stanu się wypowiedział na temat tego, co się dzieje w Polsce. Należy po prostu odpowiedzieć na ten fałszywy komunikat. Donald Trump jest tym ośrodkiem centralnym w polityce mhm. amerykańskiej. Jeden komunikat to, że Ameryka, Stany Zjednoczone przeznaczą 600 miliardów dolarów na zbrojenia w 2018 roku, czyli wielki budżet zbrojeniowy, mhm. a drugi komunikat, że oficjalnie uznają Jerozolimę jako stolicę państwa Izrael i tam chcą przenieść ambasadę. Skąd to i to? Mhm. Po pierwsze, Donald Trump odpowiada na życzenia Pentagonu, który chce zwiększyć budżet. Kwestia tylko, na co konkretnie zostaną przeznaczone te środki. Jeżeli chodzi o przeniesienie stolicy, czy inaczej, uznanie Jerozolimy jako stolicę państwa Izrael i przeniesienie tam ambasady, co de facto jeszcze nie nastąpiło. Rozpoczęto, czy ma się rozpocząć pewien proces, jak z tymi słynnymi executive orders prezydenta, które są tak naprawdę poleceniem dla administracji. To dopiero nastąpi. No, to jest odpowiedź z kolei na życzenie elektoratu amerykańskiego, tak zwanego lobby żydowskiego. Państwo mogą mieć wrażenie, że lobby żydowskie to są Żydzi w Stanach Zjednoczonych, no jednak nie. Jest to elektorat tak zwanych evangelicals, to, jest, to są wyborcy pochodzący z tak zwanego Bible Belt na południu Stanów Zjednoczonych. Między 50 a 70 milionów po prostu ewangelików, którzy głosują w większości na partię republikańską. To jest prawdziwe lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych i oni rzeczywiście mają takie poczucie, że Żydzi, Żydzi powinni mieć swoje państwo, no a w efekcie, jeżeli patrzymy na tą teraz teologiczną sferę, powinni się w końcu nawrócić, no i a to będzie jakby przyczynek do, do ponownego przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Także Donald Trump odpowiada na te życzenia, a także na związki z Benjaminem Netanyahu. No, rodzina Kushnerów, Kushner to jest oczywiście mąż Iwanki Trump, to jest... To, jest, to są przyjaciele Netanyahu. Netanyahu jak przyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, jak je wizytował, to zatrzymywał się w domu Kushnerów. Także to jest, to jest także tych wyznacznik bliskich relacji między Netanyahu, między rodziną Netanyahu i rodziną Trumpów. Czy to była słuszna decyzja? Ja mam tutaj duże wątpliwości. Mamy bardzo duże napięcie teraz na Bliskim Wschodzie. Kończy się państwo islamskie, rozpoczynają się negocjacje, ostre gry polityczne nad podziałem stref wpływów w Syrii, w Iraku i o Otwieranie tego konfliktu by zaszkodzi Stanom Zjednoczonym, doprowadzi do jeszcze jednego nieszczęścia, już do tego prowadzi, mianowicie do odstrzelenia umiarkowanych frakcji, na przykład w państwie palestyńskim, które dostają w ten sposób wotum nieufności od swoich wyborców, no bo przecież do tej pory prowadzili rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, prawda, przekonywali te, o, o, swój elektora do tego, żeby nie, nie, nie opierać się na głosie radykałów, że można się dogadać, Gadać, zarówno z Izraelem, jak i Stanami Zjednoczonymi, dzisiaj dostają czarną polewkę. Widział Pan jakiś ciekawy komentarz i odpowiedź na pytanie, dlaczego to zrobił? Dlaczego Donald Trump to zrobił? Donald dlaczego Trump powiedział, teraz? bo musiał to zrobić, cokolwiek to oznacza. Warto wspomnieć jeszcze o wyborach w Alabamie, które się teraz odbyły. Donald Trump pobierał tam kandydata, powiedziałbym, prawego, skrajnego skrzydła Partii Republikańskiej, Roya Mura. Roy Murr był oskarżany. Przez wiele kobiet o molestowanie seksualne, co najmniej o 6 przez 6 kobiet. Molestował je, kiedy były nastolatkami, a najpewniej je molestował, kiedy były nastolatkami, dlatego że te zeznania są bardzo zbieżne. Kandydat ten przegrał wybory. Republikanie tracą jedno miejsce w Senacie. Już wcześniej rozkład sił był 52 do 48, teraz będzie 51 do 49. Ustawa podatkowa ostatnio w Senacie przeszła rezultatem 51 do 49, także widzicie państwo, to jest bardzo, bardzo, bardzo grząski grunt i Roy Moore, to był kandydat Steve'a Benona przede wszystkim, to był człowiek, który był bardzo prorosyjski, mówił dokładnie to samo, co Donald Trump podczas kampanii wyborczej, zapytany o słowa Ronalda Reagana, że Sowieci czy Rosja to jest imperium, stwierdził, że my też jesteśmy źli a m, zapytany o to, co konkretnie ma na myśli, powiedział, że na przykład e, pozwalamy na e, małżeństwa homoseksualne, prawda? A dziennikarz wtedy stwierdził, e, no Władimir Putin twierdzi podobnie, no widocznie ma rację. A co by pan powiedział Władimirowi Putinowi? Wówczas pięknym, rosyjskim Roy Moore powiedział mu między innymi, zdrastwujcie. E, także e, z jednej strony e, źle się stało e, dla republikanów, że przegrali wybory, z drugiej strony e, w pewnym sensie dobrze się stało, establishment się cieszy, bo kandydat e, tak na Donalda Trumpa i tak zwanych nacjonalistów, populistów przegrał wybory i za dwa lata kandydat establishmentowy będzie mógł znowu wystartować i zdobyć fotel. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku i za ten komentarz dotyczący mhm. spraw amerykańskich, sprawy gruzińskie. Warto mhm. zadzwonić do Marii Przełomiec. Ona zna historię tego, co się dzieje w Gruzji, działo w Gruzji i historię mediów. Mhm. Zareagowała na słowa pana doktora przed chwilą. Chętnie poznał Chwilą e, SMS-em. Słuchają Państwo poranka wnet. Na szczęście, e, na szczęście, e, na szczęście e, nie musimy dzisiaj mówić zdrastwujcie 13 grudnia e, t, 36 lat temu pewno ktoś do kogoś w Warszawie powiedział e, zdrastwujcie i dodał towarzyszu. E, pan, e, czy w ogóle żył wtedy, Trzy, 36 lat temu? Niestety urodziłem się dopiero w 1984 roku. No, nie, a mój, pan? Rocznik, to mój rocznik. Ja tylko chciałem powiedzieć. Rocznik 84. Dobry tak. rocznik. Chciałem tylko powiedzieć, że pan premier Morawiecki powiedział, że dla niego, tak jak dla niego ojca, był ważny człowiek: wolność, solidarność, sprawiedliwość. I właśnie tak uważa Fundacja Szans dla Niewidomych, dlatego zapraszamy 20 grudnia, żeby niewidomi i widzący pakowali razem prezenty i życzymy wszystkim wesołych świąt. A ja od razu się nauczę od pana tego. Zapraszam, Zapraszam państwa serdecznie na. Jarmark wnet w sobotę, uroczysty, przedświąteczny. Jarmark wnet, zresztą fundację też zapraszam na Jarmark. Będziemy net. oczywiście na Jarmarku. Jarmark wnet Plater 29. Przypominam Państwu o tym adresie. Wspieram. To Ukośnik Gwiazdka. To jest to miejsce i ten adres, pod którym mogą Państwo wspomóc Radio wnet, poranki wnet, nas tutaj, nasze życie, które wybiega. W Wybiega w przyszłość. Przypominam Państwu o księgarni warszawskiej tutaj na dole w budynku, w budynku Pasty. jutro dziesięciolecie księgarni warszawskiej ceny książek 30% taniej. Może jest też książka pana doktora Pawła Zezaka. Jedna jedna, druga, albo trzecia, albo olachowałem się jeszcze, jest książka w księgarniach? Nie ma, ale będzie wznowienie w piątek, także warto się udać do księgarni. W piątek to może też zapraszam na Jarmak, żeby podpisy zbierać razem z książką. To jest bezpośrednio kupuj bezpośrednio od rolnika, kupuj Aha. bezpośrednio od autora, kupuj bezpośrednio, więc. Będziemy Bo... negocjować. Zaraz, zaraz te negocjacje się rozpoczną.